słowa papieża utkwiły mi bardzo głęboko. Powiedział: dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia weszliśmy oboje tak wysoko. Oboje po raz pierwszy z Polski. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Białej Podlaskiej. Proszę Państwa, w ubiegłym roku udało nam się po wielu, wielu latach doprowadzić do tego, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił, że rok 2022 jest rokiem Wandy Rutkiewicz. Nie chcemy pokazywać naszej wybitnej himalajskiej tylko od tej strony, jakie szczyty zdobywała, którymi szlakami szły, ale jako kobiety i tej osoby, która przeżyła wielkie tragedie. Proszę Państwa, w skrócie wielkim, 5-letnie dziecko ściąga z drzewa szczątki swojego brata, który mając 7 lat we Wrocławiu znalazł wybuch, wrzucił do ognia i spowodowało to nie tylko, że on zginął, ale również w pobliżu wyleciały szyby ze wszystkich okien. Następna wielka tragedia. Wanda ma lat 29 i jej ojciec zostaje w sposób okrutny zamordowany 11 cięciami noża, łącznie z poderżnięciem gardła. Wanda w dalszym ciągu brnie do swojego celu, bo zakochała się w górach. Jedno małżeństwo nieudane, drugie małżeństwo nieudane, ale trzecie jest super. Kochają się, wreszcie ma znakomitego partnera. Małżeństwo nie trwa długo. Jej partner ginie na jej oczach na szczycie ośmiotysięcznika. I teraz proszę sobie wyobrazić, że mimo tak wielkich tragedii, ta kobieta, która jako dziecko już opiekowała się, była dla wszystkich matką, bo jej matka nie spełniała warunków właśnie tej typowej kobiety, jaką powinna spędzać, dochodzi do swego celu. To jej powiedzenie, które promowała, że każdy w życiu może mieć swój Everest i powinien mieć swój Everest, czyli dążyć do jakiegoś celu, który sobie wyznaczy w życiu. Bo inaczej to życie bez żadnego celu jest szare, monotonne, takie bezchmurne. Wszystkiego dobrego, kochani mieszkańcy. Cieszę się, że tu po wielu, wielu latach znowu jestem na tej pięknej ziemi podlaskiej. Wanda była bardzo nielubiona. Ale to była zwykła ludzka zazdrość, zawiść koleżanek, kolegów. Wanda nie była łatwym człowiekiem. Nie była łatwym człowiekiem. Często się z Wandą kłóciłem, zarówno pod Daulagiri, jak i pod Kanczyndżungą. Jak i w domu przed wyprawą na Kanczyndżungę. Wanda po prostu wiedziała, do czego dąży. I można to powiedzieć, że dążyła po trupach. Ale wiedziała, czego chce. Ja miałem jasny układ. Ale widzisz, na wyprawę masz zrobić to, to i to. Nie płacisz za tą wyprawę, pracujesz dla mnie. Ja się tego podjąłem. Ja się tego podjąłem i świadomie, może to brzydko brzmi, ale pracowałem na Wandę. Ale ja sobie z tego zdawałem sprawę. Za to jestem za darmo w tych Himalajach. Z najlepszą kobietą na świecie do dzisiaj w Himalajach.